Przyszłoroczny budżet województwa podlaskiego przewiduje deficyt na poziomie przekraczającym 97 milionów złotych. Przewidywane dochody to ponad 545 milionów złotych, ale wydatki to ponad 643 miliony złotych. Żeby jednym zdaniem określić budżet, można powiedzieć, że on jest stabilny i prorozwojowy. Stabilny ze względu na to, że utrzymujemy praktycznie wszystkie działania, które były realizowane, były planowane w budżecie na 2020 rok i były oczywiście później realizowane, a prorozwojowy, bo de facto przeznaczamy jeszcze dodatkowe środki na różnego rodzaju działania, o których zaraz powiem. Nowością w budżecie województwa jest Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Wielokrotnie jako samorząd województwa podlaskiego, zarząd województwa, radni mówiliśmy wielokrotnie o tym, że chcemy stworzyć Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Taki fundusz wsparcia gmin i powiatów o wartości 10 milionów złotych jest w projekcie budżetu. Są to działania, które są skierowane na pomoc gminom, na pomoc powiatom w realizowaniu ich działań. Czy to budowy drogi, czy przebudowy różnego rodzaju obiektów należących do gminy, czy też innego rodzaju wsparcia, które jest skierowane do samorządów niższych szczebli. Znacznie więcej środków zabezpieczono w budżecie wojewódzkim na zarządzanie kryzysowe. Z 1 400 000 w 2020 roku kwota w roku 2021 urosła 3,5-krotnie do 5 milionów. Znaczącą część budżetu pochłonie transport. Urząd Marszałkowski na kolejowe przewozy pasażerskie wydać zamierza 38 milionów złotych, a na autobusowe, czyli PKS Nova, kolejne 15 milionów. To są rekordowe kwoty, takich kwot nie było i tutaj w sumie na ten transport jest ponad 50, prawie 53 miliony złotych zakładane w budżecie na 2021 rok. Ponad 120 milionów złotych zostało zaplanowane na inwestycje drogowe. Znacząco o około 9 milionów wzrosną nakłady na ochronę zdrowia. Jest tam też taka inwestycja jak przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania funkcji oświatowej na funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby ośrodka terapeutycznego w Smolnikach. To jest też zabezpieczenie wkładu własnego do środków unijnych konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w następnym roku, ale mamy nadzieję, że wszystko na to wskazuje, że będziemy mogli realizować tą ważną inwestycję, o której dużo się mówi. Jest to pomoc osobom poszkodowanym w ramach COVID-u, tak? Także to jest też bardzo ważna inwestycja.